Witam, zapraszam na odcinek Kogel Mogel, aktorzy ze swoimi synami i córkami. Grażyna Błęcka-Kolska, urodzona w lutym 1962 w Łodzi. Aktorka teatralna i filmowa, dorastała w Łasku. W 1984 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną imienia Leona Schillera w Łodzi. Po skończeniu szkoły aktorskiej występowała w teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. W 1984 zadebiutowała na ekranie rolą narzeczonej Urbanka w miniserialu Rozalka Ola Boga. W 1994 za rolę w Cudownym Miejscu zdobyła nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2018 na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki. Do 2011 była żoną reżysera Jana Jakuba Kulskiego, który obsadzał ją we własnych filmach. 24 lipca 2014 miała we Wrocławiu wypadek samochodowy, w wyniku którego zginęła jej 23-letnia córka, Zuzanna. By upamiętnić córkę, założyła fundację wspierającą zdolną młodzież Fabrykę Sensu. Powrót do kariery aktorskiej zawdzięcza roli w filmie Ułaskawienie. Zdzisław Wardein, urodzony w kwietniu 1940 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy. W 1961 ukończył studia na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. A w 1973 roku na Wydziale Reżyserskim w tej samej uczelni. Zadebiutował na dużym ekranie jako członek kontroli radiolokacyjnej na lotnisku w filmie Przeciwko Bogom Huberta Drapelli. Natomiast debiut teatralny miał miejsce w 1961 roku w sztuce Rekonstrukcja poety na podstawie publikacji Zbigniewa Herberta w reżyserii Jowity Pieńkiewicz. Jego żoną jest aktorka teatralna i filmowa Małgorzata Pritulak. Mają synów Przemysława i Franciszka. Ma też syna Wojciecha z małżeństwa z aktorką Ireną Grzonką, która w 1959 roku ukończyła studio dramatyczne przy Teatrze Polskim we Wrocławiu i w tym samym roku debiutowała na scenie tamtejszych teatrów dramatycznych. Irena zmarła 13 listopada 2021 roku. Ferdynand Matysik, urodzony w kwietniu 1931 w Drogomyślu. Aktor teatralny i filmowy. Absolwent PWSA w Krakowie. W 1954 pracował w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. W latach 1955-1964 w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie oraz w latach 1964-2007 w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Występował też w kabarecie Dreptak Andrzeja Waligórskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Był ojcem aktora teatralnego i filmowego, reżysera oraz tłumacza Grzegorza Matysika, urodzonego w 1960 roku, który na scenie zadebiutował w 1982 rolą Ignaca w Transatlantyku Gombrowicza, reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Ferdynand Matysik zmarł 9 maja 2021 roku we Wrocławiu. Został pochowany 14 maja o godzinie 13 w kościele świętego Wawrzyńca we Wrocławiu. Miał 90 lat. Joanna Kreft-Baka, urodzona w lutym 1964 w Kościerzynie. Aktorka teatralna i filmowa. Ukończyła studia na PWST w Krakowie. Wydział we Wrocławiu. Debiutowała 10 lutego 1985 rolą Krysi w historii Witolda Gombrowicza w reżyserii Jacka Bunsza na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Od 1989 jest aktorką Teatru Wybrzeże w Gdańsku. W 2013 została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury. Od 1988 roku jest żoną Mirosława Baki, aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego, wykonawcy piosenki aktorskiej, laureata Grand Prix za rolę męską na 60. kaliskich spotkaniach teatralnych. Mają dwóch synów, operatora filmowego Łukasza, urodzonego w 1988 roku i Jeremiego, urodzonego w 1995. Katarzyna Janina Łaniewska, urodzona w czerwcu 1933 w Łodzi. Aktorka teatralna i filmowa.
Oboje rodzice Katarzyny Łaniewskiej pochodzili z Łodzi. Ojciec był działaczem spółdzielczym, byłym legionistą, który zginął w Auschwitz, do którego trafił zadenuncjonowany przez współpracownika z pochodzenia Białorusina. Wraz z matką i rodzeństwem przeżyła powstanie warszawskie. Przeszła przez obóz w Pruszkowie. Wraz z rodziną wróciła do Warszawy. Po trzecim roku studiów poślubiła Ignacego Gogolewskiego, z którym miała córkę Agnieszkę. Córka bardzo lubiła chodzić na spektakle, w których grała jej mama. Sama jednak nie chciała pójść ślady matki, wolała zostać suflerką bądź inspicjentką. Katarzyna Łaniewska zmarła 7 grudnia 2020 roku w swoim domu w Warszawie po pobycie w szpitalu. Została pochowana 17 grudnia w grobie rodzinnym na nowym cmentarzu na Służewie przy ulicy Wałbrzyskiej. Miała 87 lat. Małgorzata Lorentowicz, urodzona w styczniu 1927 roku. Aktorka filmowa, teatralna, radiowa i telewizyjna. Obsadzana w rolach wytwornych dam z towarzystwa Sanitariuszka AK podczas Powstania Warszawskiego. Podczas II wojny światowej studiowała na Wydziale Humanistycznym. Dopiero po wojnie postanowiła związać swoją przyszłość z aktorstwem i w 1951 roku ukończyła studia na PWST w Warszawie. Była dwukrotnie zamężna. Jej pierwszym mężem był Lech Lorentowicz, zmarły w 1987. Był reżyserem w tym dramatu wojennego Znicz Olimpijski i serialu Trzecia Granica. W 1956 poznała swojego drugiego męża, Tadeusza Janczara, podczas prób do spektaklu Don César de Bazan. Janczar z poprzedniego związku miał syna Krzysztofa, którego widzowie mogą kojarzyć m.in. z serialu Wojna domowa. Małgorzata Lorentowicz zmarła 8 maja 2005 roku w Warszawie w wieku 78 lat. Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Ewa Kasprzyk, urodzona w styczniu 1957 w Stargardzie Szczecińskim. Aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. W 1983 ukończyła studia na PWST w Krakowie. Niedługo po ukończeniu szkoły aktorskiej dołączyła do zespołu Gdańskiego Teatru Wybrzeże, w którym występowała od 1983 roku przez kolejnych 16 lat do 2000 roku. W latach 90. ograniczyła występy w filmie, skupiając się na pracy teatralnej. W tym samym czasie zagrała jedynie kilka drugoplanowych ról, m.in. w serialu Radio Romans. W 1998 znalazła się w obsadzie telenoweli Złotopolscy, która wkrótce zyskała olbrzymią popularność wśród masowej widowni. Od 2011 występowała w roli piosenkarki Violetty Villas. Ewa Kasprzyk rozwiodła się z Jerzym Bernatowiczem. Ma z nim córkę Małgorzatę Bernatowicz, urodzoną w 1987 roku, która jest piosenkarką.